Uprość wyrażenie 2a do kwadratu podzielić przez 3b do potęgi piątej podniesione do potęgi czwartej. Użyjmy własności, która mówi, że iloraz x i y podniesiony do potęgi n oznacza to samo, co x do potęgi n podzielone przez y do potęgi n. Zobaczmy na przykładzie: Powiedzmy, że mamy x przez y do potęgi trzeciej. Jak to inaczej zapisać? To będzie x przez y. Razy x przez y razy x przez y. Lub inaczej, x razy x razy x przez y razy y razy y. A to oczywiście x do sześcianu przez y do sześcianu. Mam nadzieję, że oswoiliście się trochę z tą własnością i będziecie jej śmiało używać. Zastosujmy ją w zadaniu. Mamy więc 2a do kwadratu przez. B do piątej podniesione do potęgi czwartej. To oznacza to samo co 2a kwadrat do czwartej. Już wszystko zapisuję, 2a kwadrat do czwartej. Potęgę zapiszę na niebiesko do potęgi czwartej to podzielimy przez 3b do potęgi piątej przez 3 razy b do 5 podniesione do potęgi czwartej. Do czwartej Skorzystaliśmy z własności, która mówi, że aby podnieść do potęgi iloczyn, możemy najpierw podnieść do potęgi czynniki, a potem je pomnożyć. Na jedno wychodzi. Zapiszę tę własność. Jeśli mamy x razy y podniesione do potęgi n, to znaczy to samo co x do potęgi n razy y do potęgi n. Można to udowodnić podobnie jak tutaj. Zastosujmy zasadę. 2a kwadrat do czwartej jest równe 2 do potęgi czwartej zapiszę innym kolorem 2 do czwartej razy a kwadrat do potęgi czwartej razy a kwadrat do czwartej i to wszystko dzielimy przez 3b do piątej podniesione do potęgi czwartej czyli 3 do potęgi czwartej. 3 do 4 razy b do potęgi 5 do 5 do potęgi 4 razy b do 5 i do 4. Ostatnia ciekawa rzecz. Rozprawmy się z cyferkami. 2 do 4, policzę to. 2 do 4, 2 do kwadratu to 4. 2 do sześcianu to 8, a 2 do potęgi 4 równa się 16. Tutaj mamy 16. 3 do pierwszej to 3, 3 do kwadratu to 9, 3 do sześcianu to 27, 3 do czwartej to 81. W tym miejscu mamy. Zapiszę to na zielono. 81. Żeby to uprościć, przypomnijmy sobie potęgowanie potęg. Zgodnie z tą własnością, jeśli mam x do potęgi n, x do potęgi n i podnoszę to do potęgi m, to jest to równe x do potęgi n razy m. Uprośćmy to. W liczniku jest teraz 16, czyli 2 do potęgi czwartej oraz a do kwadratu i do potęgi czwartej. Razem mamy a do potęgi 2 razy 4, czyli a do potęgi ósmej. To jest 2 razy 4. Mnożymy wykładniki. 2 razy 4 równa się 8. Teraz mianownik mamy, mamy 81 oraz b do 5 i do potęgi 4. Zatem b podniesiemy do potęgi 5 razy 4, a to jest b do 20. 20 uzyskałem mnożąc 5 razy 4. Gotowe. Bardziej uprościć się nie da.